Cześć, jestem Ania. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch produktach z serii Equilibra Baby, a mianowicie o lekkiej emulsji do pupy oraz o delikatnych chusteczkach oczyszczających. Najpierw chciałabym właśnie powiedzieć kilka słów o tej kojącej emulsji. Jest to preparat, który może być używany już do pielęgnacji noworodków, czyli praktycznie od pierwszego dnia życia dziecka. Kojąca emulsja z 10% tlenkiem cyrku głównie powinna być stosowana przy zmianie każdorazowo pieluszki i ona służy niwelowaniu wystąpień występowania podrażnień, zaczerwień i wysypek. Jest ona zapakowana w taką tubkę o pojemności 100 ml. Tak jak wcześniej wspomniałam, służy on głównie do pielęgnacji okolic pieluszkowych, czyli używamy go głównie po zmianie pieluszki. Jest to emulsja, czyli ma bardzo lekką konsystencję. Wam pokażę. O, coś takiego. Taka właśnie nawet odrobinka tego preparatu wystarczy, żeby nasmarować delikatną skórkę dziecka. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że przez okres, jaki używaliśmy tej emulsji, a mianowicie no, około 3 tygodni, to z pupką praktycznie nic się nie działo. Nie powiem, występowały delikatne zaczerwienienia, ale no to wiadomo, jak przez noc czy przez dłuższy okres no, nie zmieni się pieluszki, no to może mogą się zdarzyć różne rzeczy. Ale tak, żeby zwalić po prostu winę na ten preparat, no to nie mogę. Ogólnie jest to emulsja, która zawiera w swoim składzie 20% aloesu, który ma działanie nawilżające oraz kojące. Także z opakowania możemy się dowiedzieć, że zawiera masło shea, które odżywia, glicerynę roślinną, która chroni delikatną skórę, wyciąg z owca i nagietka, który ma działanie kojące. Także zawiera olej z otrębów ryżowych, który nawilża, natłuszcza i regeneruje właśnie skórkę okolic pieluszkowych. Ma także w swoim składzie bardzo ważną witaminę E, która utrzymuje elastyczność skóry, a także olej ze słodkich migdałów, który nawilża i zmiękcza skórkę. Tak jak ja smarowałam właśnie pupkę naszego maluszka, chociażby nawet w tej chwili, jak naniosłam na palce tą emulsję, to czuć, że właśnie skóra jest taka mięciutka, ma bardzo, bardzo przyjemny, delikatny zapach, który nie drażni rodzica, czy nawet właśnie dziecka, a sprawia właśnie takie fajne, miłe uczucie. Powiem tak, my jesteśmy z tego kremu bardzo zadowoleni i możemy go polecić do stosowania właśnie przy pielęgnacji małego dziecka. Teraz chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o delikatnych chusteczkach oczyszczających. Opakowanie takie zawiera 72 chusteczki. Teraz pokażę Wam, jak wygląda taka jedna chusteczka. O, to jest coś takiego. Ma ona strukturę plastra miodu. Czuć, że jest wilgotna, nawilżona, mimo to nie zostawia właśnie takich mokrych, że nie jest po prostu mokra, nie idzie jej wykręcić, tak jak czasami zdarza się przy niektórych chusteczkach. Przetrze się skórę, to widać, że się błyszczy, czyli po prostu ją nawilża. Nie wiem, może będzie widać, o, coś takiego. Jest ona delikatna, bardzo miła w dotyku oraz ma bardzo fajny, przyjemny zapach. Co mogę powiedzieć właśnie o tym produkcie? Są to chusteczki, które mają fizjologiczne pH skóry, przez to mogą być przeznaczone do pielęgnacji noworodków, czyli właśnie tych maluszków od pierwszych dni życia, tego swojego małego życia. Są one nasączone olejami roślinnymi, naturalnymi, przez to są łagodne dla skóry. My ich używaliśmy praktycznie przy zmianie każdorazowo pieluszki, przez właśnie około 3 tygodnie. Co zauważyłam? Skóra nie wymagała pocierania takiego mocnego, żeby zetrzeć właśnie czy mocz, czy inne wydzieliny z pupy.
co właśnie zmiana pieluszki następowała bardzo szybko. Są to chusteczki, które w swoim składzie mają, tak jak większość produktów od Equilibra Baby, 20% aloesu, który właśnie ma działanie takie kojące. I to właśnie dało się zauważyć. Delikatne chusteczki oczyszczające, one jeszcze mają w swoim składzie glicerinę roślinną, która koi. Wyciąg z nagietka, który zapobiega odparzeniom pieluszką właśnie tych delikatnych partii ciała. Olejek z masła shea, który odżywia skórę. Inulinę, która pomaga zachować równowagę flory bakteryjnej tych właśnie nefralgicznych części ciała. Tak jak właśnie wcześniej wspomniałam, ten aloes 20%, który nawilża i koi, a także kompleks nawilżający. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest to opakowanie bardzo szczelne. Początkowo w te chusteczki mieliśmy zapakowane do torby podróżnej, ale z tego względu, że tak właśnie wspomniałam, jest to opakowanie szczelnie, to po prostu nam tutaj pękło i musieliśmy przenieść je do opakowania plastikowego, żeby zachować nawilżające właściwości tych chusteczek. Co mogę powiedzieć o tych chusteczkach, tak szczerze? No, mają bardzo fajny zapach, bardzo fajnie się ich używa. No i mogę po prostu polecić je do używania codziennego. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.